Gdzie jesteś? Mamy zlecenie. Zaraz będę. Widzisz ich? Wracają z łupami, ale nie wojennymi. To kiedy ich zawijamy? Jak najszybciej. Dla mnie może być nawet jutro. Jutro? Ma padać śnieg. W październiku? Człowieku, weź mnie nie rozśmieszaj, skąd ty bierzesz te prognozy? Z telewizji. Telewizja kłamie! Tak samo jak i ty. Tylko w słusznej sprawie. Dobra. Założę zimówki. Wreszcie zrobisz to na czas. Zawsze zakładam je na czas. Znamy się od wczoraj. To kolejna chałupa ojebana, mordo. Dokładnie, teraz tylko opylić faty i odebrać siano. A kurwa. A ty kurwa co na zaproszenie czekasz? Wypierdalaj z auta! Już kurwa!
poproszę. Znowu jakiś gościu leży pijany na barze. Musisz go wyprowadzić. Kolego, to już to wystarczy, co? Skończyłeś, skończyłeś. Chodź, prowadzę cię do pokoju. Jeszcze! Paraliż, sami rozumiecie. Prawdziwy koszmar czeka ofiary, schwytane w sieć. Dobry wieczór. Wasze pierwsze zlecenie uznaję za wykonane. Na przyszłość proszę o bardziej wyraźne zdjęcie. Oto kod, dzięki któremu odbierzecie przesyłkę z obiecaną wypłatą w wysokości 20 tysięcy. Waszym następnym celem jest mężczyzna, który wymusza haracze w małych, prywatnych sklepach na terenie Ożarowa Mazowieckiego.
Brak szczegółowych informacji na jego temat świadczy o tym, że jest to ktoś, kto dopiero zaczyna wspinać się w hierarchii przestępczej. Cena za jego głowę to 25 tysięcy. Na pewno zainteresuje Was film, który przedstawia nagranie ze sklepu, które pokazuje, w jaki sposób wymusza haracze. Panowie, przypominam, że gwarancją odebrania wypłaty jest zdjęcie Waszego celu, niezależnie od stanu, w jakim się na nim znajduje. Otrzymujecie również dokładne współrzędne geograficzne z miejscem, gdzie mieszka właściciel okradzionego sklepu. Życzę udanych łowów. Proszę chwilę poczekać, tylko skończę przeliczać. Dawaj, suko, te pieniądze. Rozpalę ciebie i cały ten pierdolnik razem z tobą. Ludzie, mam to zabrać? Ładuj to do torebki. Szybciej, szybciej. Przejmuj się, maleńka. Jeszcze tu wrócę. Znam tylko jednego człowieka, który wchodząc do jednego baru w tym mieście zjastuje Armagedon. A ja znam tylko jednego gościa, który wrzątkiem zalewa ziarna kawy, zanim je zmieli. Rozumiem, że mamy kolejne zlecenie. Co tym razem? Kolejny małolat okradający staruszki, czy kolejna chata pod lasem? Wymuszenie haraczu w sklepie. Kolejny amator, który pozna, jak wielką karę przygotował Bóg tym, którzy go rania. Po nagraniu wnioskuję, że gość nie jest amatorem. To świr. Polewa czymś kasjerki i straszy ogniem. A co do twojego Boga? Może zacząłbyś czytać tą książkę od początku, co? To nie jest zwykła książka. To Pismo Święte. Pisane pod natchnieniem samego Boga. Powiedz to tym, których wymordował. Zresztą, nie mam czasu. Takie głupie gadki. Zbieraj się. Jedziemy do właściciela sklepu. A co, ty ateistą jesteś? Nie. Ja po prostu nie lubię, gdy ktoś od najmłodszych lat wciska mi kit.
I co? Myślisz, że tak po prostu będzie chciał z nami rozmawiać? Cyril. Cyril. Myślę, że nie powinno być z tym najmniejszego problemu. Zaraz zobaczymy. PRL, no to mafia nie bardzo miała szansę w ogóle zaistnieć. Jeśli słyszałeś się coś o mafii, to raczej Cosa Nostra, czyli ta włoska, ojciec chrzestny. A tu nagle przyszły lata 90, czas przełomu, czas nowych szans, także dla gangsterki. Ta zmiana w naszym kraju miała duży wpływ na rozwój tego mafijnego półświatka. Milicja zamieniała się w policję i to niewątpliwie ułatwiło gangsterom życie. No właśnie, zajmowali się przede wszystkim przemytem. Przemyt, kradzież tirów, rozboje, haracze. Porwania dla okupu, narkotyki, wszystko. Narkotyki też się pojawiły. Przede wszystkim wszystko, na czym można było zarobić duże pieniądze, wszystko to, co... Najpierw mnie okradli, a teraz chcą zaoferować swoją pomoc. Poczekaj na mnie chwilę, zaraz do ciebie wracam. Dobry wieczór, czy mogę pomóc? My w takiej nietypowej sprawie. W nietypowej sprawie? Ja cię kurwa zaraz dam nietypową sprawę. Gościu, wyluzuj. Wyluzuj? Znam takich skurwysynów jak wy. Najpierw wysyłają jednego, żeby odebrał haracza, potem oferują swoją pomoc. Nie ze mną te numery, czereśniaku. Nie jestem żadnym czereśniakiem, fajfusie. Wiedziałem kurwa, że masz talent, ale że aż taki. I co kurwa, może to jest moja? A czyja? To trzeba było samemu coś wymyślić. Ty wiesz, co myślę, Ania. Nie no, pewnie. Najlepiej to jest kurwa usiąść. Zamknąć mordy, bo was rozjebie i zadzwonię po psy. Nikogo kurwa nie rozjebiesz, a nigdzie nie zadzwonisz. A to niby czemu, pajacu? Bo masz kurwa nieodbezpieczoną broń. Nie jebnąłeś go czasem za mocno? Nie, lekko go uderzyłem. Lekko? A gościu 10 minut nieprzytomny leży, się nie rusza? Spróbuję tego. Panowie. Panowie, was proszę. Weźcie co chcecie. Ale zostawcie moją córkę. Reasumując, facet wchodzi do sklepu, polewa dziewczyny benzyną i pod groźbą spalenia zabiera wszystkie pieniądze z dziennego utargu. Tak? Tak. A dziewczyny nic nie powiedzą, bo się boją o własne życie. Tak? Dokładnie. To dlaczego nie pójdziesz na psy? Panowie, przede wszystkim nie jestem głupi. Nigdy nie pozwolę na to, żeby mój sklep poszedł z dyma. No dobra. To my zrobimy tak. Thank you.
Bruno! Nie wiedziałem, że umiesz zrobić garot! Co? Garot! Broń używana od czasów starożytności do szybkiego duszenia ofiar. Aha, o tym mówisz. Tak. Dobra. Słuchaj mnie teraz bardzo uważnie. Mhm, dawaj. Nawijaj. Nasz przyjaciel będzie wychodził stąd. A ja będę na niego czekał gdzieś w tym miejscu. A skąd wiesz, że akurat nie pójdzie w twoją stronę? Przejrzałem zapis z kamery na zewnątrz. Za pierwszym razem poszedł w lewo. Nie ma możliwości, żeby poszedł dwa razy w tą samą stronę. To nie amator. W sumie? Nawijaj dalej. Ty będziesz siedział w samochodzie i czekał na mój sygnał. Gdzieś przy głównej ulicy. Mniej więcej w tym miejscu. Łatwizna. Ale nie będziesz ubrany tak jak teraz. Tylko założysz coś odpowiedniego do danej sytuacji. Jakiej znowu sytuacji? Mam coś odpowiedniego. Specjalnie wyselekcjonowane ciuchy. Chyba śnisz. Nie będę się przebierał za jakiegoś kocmołucha. Kocmołuch to idealna przykrywka. Nie będzie się spodziewał, że coś się za tym kryje, co? Zupełnie tak jak ja po tobie. Założyłeś ciuchy? Założyłem. Zajebiście, bo gość właśnie wyszedł ze sklepu. Dziwnie się czuję w tych szmatach. Ty nie masz się czuć, tylko być i zagrać to tak jak trzeba. Akurat z graniem nie ma u mnie najmniejszego problemu. Wiem, dlatego sam wybierałem ciuchy. Człowieku, poratuj groszem, proszę. Nie mam co jeść. Wypierdalaj mi śmieciu stąd, kurwa! Proszę, człowieku, pomóż mi! Wypierdalaj mi stąd, kurwa, ale już! Pierdolony śmieciu! Popełniłeś największy błąd w swoim jebanym życiu! Jesteś pewny, że to ja popełniłem błąd? Thank you.
A co to jest? Syrop na kaszę? Dzisiejszej nocy poznasz smak strachu, który sam rozsiewasz do głębi. Oh,